Witajcie, z tej strony Nigrum i zapraszam Was na 24 odcinek z serii Zagrajmy w Dying Light 2 Stay Human. Gonimy Waltza, podążamy ścieżką fabularną. Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie, co tutaj się stało. Dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej rzeczy, której myślę, że niektórzy z Was mogli się już domyślać, ale też dla niektórych mogła być niespodziewana. Dla mnie była na przykład niespodziewana. Jeżeli nie widzieliście odcinków, to zachęcam do nadrobienia. Wpadajcie na streamy i wpadajcie na Discorda. Linki macie w opisie. A teraz kontynuujemy. Pozbyliśmy się ostatnio wrogów na tym terenie. Tych renegatów, którzy pracują dla Waltza. I z tego, co tutaj widzę, mamy kolejnych. I teraz tak, tu widzę, że jest ścieżka do wskoczenia. Ścieżka, którą możemy wskoczyć, tylko że ja tutaj nie mam staminy. Zobaczymy. Ogólnie jestem ciekawa też tej szybkiej podróży, ponieważ mamy stację metra na mapce zaznaczone i po prostu jestem ciekawa, kiedy nam się to odblokuje, bo jak najbardziej trzeba będzie się tym zainteresować, ponieważ mamy jeszcze w innych lokacjach, w których już byliśmy, zadanka poboczne do nadrobienia. Teraz podążamy fabułą, ale wypadałoby się nimi zainteresować i ja tutaj nie doskoczę. No i o co chodzi, bo widzę, że o tutaj jest wyjście. I tak jakbyśmy musieli się dostać najpierw tu, później przeskoczyć tam i później, nie wiem, albo zaczepić się tą kolumnę, albo wskoczyć tutaj na górę i przeskoczyć z góry, czy zaczepić się o kolumnę i przeskoczyć tutaj, no bo z tej kładki do tej kładki no jest troszeczkę duży odstęp i nie doskoczymy. Finalnie muszę się dostać tam, też pytanie jak tam doskoczyć, z tej kładki chyba skacząc. W każdym razie, no powiem wam, nie jest łatwo wcale tak skoczyć. Za daleko jest. Jest ewidentnie za daleko. Jeżeli nic tu nie wykminie, to wyjdziemy na zewnątrz i się po prostu na zewnątrz rozejrzymy. Ja tu też na to wskoczyć nie mogę. Mogę się tylko złapać tego. Mogę tylko to chwycić. O, okej, dobra. Już rozumiem. Tego trzeba było się chwycić. Wow. Ale jaja. Kurde, tych lamp się musimy chwytać. Ale żarty. Haha, nie no. Ale... W ogóle bym... Kurczę, bym nie pomyślała, że możemy w ogóle tego dotknąć. Że możemy się chwycić tego i wykorzystać to właśnie do naszych skoków. Że to będzie, w sensie, że to będzie interaktywne. Myślałam prędzej, że może kolumna? Ale akcja! Nie no, twórcy fajnie to wymyślili. Fajnie, podoba mi się. Tylko, że tu ja już nie doskoczę. Coś tutaj przegapiłam. Trzeba uważać na tą staminę, trzeba jej naprawdę pilnować, bo tak je nie przeskoczę. Nie no, za wysoko. Jakby ten skok troszeczkę... Jakby on był za wolny. Oj. Ja no coś czuję, że parę prób pójdzie. Ciekawa jestem, czy bez tego dałoby się tutaj dostać. Na przykład wychodząc na zewnątrz i wspinając się jakoś z zewnętrznej strony. Czasami ta wspinaczka jest zagadką, powiem wam szczerze. Czasami musimy stanąć w jednym miejscu i dobrze pomyśleć, gdzie mamy jakieś miejsce, którego możemy się chwycić, możemy się złapać i przeskoczyć dalej, albo jakiś przedmiot, czy coś. Coś, co możemy wykorzystać. No i tutaj mi po prostu brakuje do tego skoku, strasznie. Nie wiem, o co chodzi. Spróbujmy jeszcze raz. Na razie podążamy fabułą, zobaczymy jak będzie, będziemy zwiedzać nowe tereny, a później jak gra już nam odblokuje możliwość teleportacji, ja tam nie doskoczę. A gdyby tak chwycić się kolumny najpierw? Albo obrócić się.
O właśnie, o to chodziło, obrócić się. Doskonale. O, mamy chyba... Tak, mamy kolejnego przeciwnika, do tego akurat będziemy mogli zdjąć po cichu. Sporo krwi. Zastanawiam się, czy to dobry pomysł włączać latarkę, bo... Jednak ich może być więcej, ale nie, no dobra, na razie będę mieć włączoną latarkę, jak coś to ją wyłączę. Tam są kolejni na dole. Musimy uważać, bo... Mogą nas zobaczyć w każdej chwili. Coś tutaj pozbieramy troszeczkę. A, nie mogę zebrać. Pojawiła się już aktualizacja 1.10 i w ogóle... W ogóle te aktualizacje kolejne powolutku się pojawiają i naprawiają różne pomniejsze błędy, jakieś bugi, tekstury i tak dalej. Ma podobno się pojawić za jakiś czas większa aktualizacja, która doda tryb nowej gry plus do Dying Lighta 2 plus 30 nowych inhibitorów ukrytych gdzieś w świecie, dodatkowych na tym New Game Plus. Więc ciekawie, ja nadal czekam za to na paczkę językową, żebyśmy mogli cieszyć się nie tylko właśnie tymi poprawionymi teksturami, ale też cieszyć się jednocześnie angielskim dubbingiem i polskimi napisami. Bo to jedynie jest na razie dostępne na pierwszej wersji. Where is she? You. I already killed you once. This time I'll do it right. You're one of my curious. Good. Before I kill you, you'll get a chance to witness something spectacular. Everything comes full circle. We return to the beginning. And now, you will witness history in the making. History? 5 years old? Don't you kids? We were kids! You were part of something greater. You owe it to me that you are still alive. That you are stronger than others, special. That you are stronger than I could have imagined. Yet not as strong as me. Any last words? What have you done to my sister? Sister? What have you done to me? Aiden, you're alive. Run. O kurde. Dobra, mamy punkcik umiejętności. To ta kobieta, która do nas strzelała. Ta snajperka, która postrzeliła Hakona ostatnio. Ale widzieliście reakcję Waltza? Kiedy zobaczył, że to Aiden, poznał nas. W sensie inaczej się odezwał. Tak jakby w pewnej chwili nie chciał nas skrzywdzić. Ciekawe, czy rzeczywiście on jest widoczny, w sensie... Rzeczywiście on za nami biegnie.
Kurde, on chyba tam jest. No to nie zamykaj drzwi, proszę. A czy ta kobieta to nie jest siostra Aidena przypadkiem? Mia? Ale by było. Ale by było. Co tu się wyprawia? On cały czas za nami goni! Ja bym się odwróciła. On naprawdę za nami biegnie! O kurde! Ja tylko myślałam, że to taki znacznik na mapce i tyle. On na serio za nami biegnie. Już jest przy drzwiach. Nie. Zadanie zakończone niepowodzeniem. Dobra, odrodzenie. Mam nadzieję, że nie będzie od początku biegu. Nie, na szczęście nie. Od tego momentu. Dobra, lecimy tędy. Boże, nie. Dobra, trzeba omijać zombiaki. Tutaj nie da się zrobić tak jak... O, ja żyję. Ale ja stąd nie wyjdę. Dobra, wyjdźmy z gry i wejdźmy jeszcze raz, bo tutaj nie ma opcji wczytaj w menu. Ale nie o to chodziło. Myślałam, że zginęłam. Spadliśmy do jakiejś dziury. Kurczę, z której nie było wyjścia. Tutaj nie ma jak w Dainklajcie jedynce, że sobie przeskoczymy nad tymi zombiakami tak łatwo. Za pomocą umiejętności. Może jest taka umiejętność, ale przeskoczenie ogólnie. Dobra, wczytaj grę. Lecimy jeszcze raz. Mam nadzieję, że będzie od tego momentu, gdzie się właśnie przebiliśmy do tej części z zombiakami. Będziemy dalej uciekać. Wybaczcie, że tak przerwałam ten pościg ekranem ładowania. Chwilkę sobie teraz poczekamy, ale nie jakoś długo. No ciekawe, ciekawe, bo ta snajperka... W ogóle ciekawe, jak ona nas odnalazła i... Czy była tam po prostu przypadkowo, czy nas szukała? No bo mi się bardziej wydaje, że nas szukała, podążała, albo śledziła nas z jakiegoś powodu, podążała za nami. W sensie, nie wydaje mi się, żeby ona była tam przypadkowo, bo w idealnym momencie nas uratowała. Oczywiście, to jest tylko gra, ale wiecie, no też musi mieć to jakąś tam zgodność, no bo często jest tak, że bohaterowie w takich przypadkach pytają takiego pomocnika, jak mnie znalazłeś, co tu robiłeś, gdzie byłeś, dlaczego za mną szedłeś, dlaczego mnie śledziłeś i tak dalej. Zawsze jest podany jakiś powód, więc ona musiała mieć powód. Wydaje mi się, że za nami po prostu szła.
Albo też poluje może na łowca. Co jest? Nie! A teraz myślałam, że wbiegłam w dobre miejsce. Kurde, gdzie my mamy biec? Ona tak szybko przed nami biegnie, że ja jej nie widzę, nie? I nie wiem, gdzie ona jest. Ucieknij przed Waltzem. Na dół! I'm Aiden, and you? Why are you helping me? Show me your arm. Come on. I won't bite. Well, not hard. We have something in common. I was one of that crazy fucker's subjects, too. Mia? Did you know a girl named Mia? Mia? No. Who's Mia? She's my sister. We were in a GRE place together. I have to find her. Well, if she's alive, she must be pouring herself with water somewhere in the city. What? Not that I'd blame her. What are you saying? Fuck you! Whoa, Gadjo. Sign of the times. World we live in. Just saying. I have to find her. Well, first, let's fuck out of here. Not sure we managed to ditch that psycho. Ona też ma o dziwo znaki. Też była królikiem doświadczalnym. Ciekawe. Jezu, jak ona szybko biegnie. Poczekaj na mnie. Ale się nie przedstawiła nam. A, tędy. No dobra, lecimy za nią. Ciekawe, Waltz się przemienił, ale dalej jakby pozostał sobą. Ryczał jak przemieniec. I był strasznie szybki, jeszcze szybszy niż normalnie. That's why I want to kill the fucker. Waltz is number 3 on my list. Ale to w sumie tak, jeżeli ona byłaby powiedzmy siostrą, no nawet nie wiemy jak ma na imię, jeżeli to byłaby siostra Aidena i jeżeli ona tak samo miała koszmary, to by pamiętała Aidena i kojarzyłaby, że Aiden to jest jej brat, pierwsza by się odezwała, no chyba, że nie wiem, jest coś o czym nie wiemy i może tego nie pamięta. What about the rest of the kids who were in the hospital? Oh man, someday someone will write a book about it. And it ain't gonna be a bedtime story. Most of them are gone. I ran across one guy though. He'll sleep with a knife in his hand for the rest of his life. And the refrigerator he converted into a shelter for himself. That he'll never leave. We didn't organize a therapy group, if that's what you're asking. So, Waltz experimented on you? When? How long? When? It's blurry, the time I spent there. But I was a lucky one. Managed to run after a few weeks. I don't remember you. I'll take that as a compliment. Those who do, don't usually have fond memories. Most prefer to forget me. If they survive. Yeah, but you ran. Sort of. Jakiej się udało, kiedy ona była dzieckiem? Innym dzieciom się nie udało uciec, jej się udało uciec. Wait, you got a hit list? Seriously?
Do I look like I'm kidding? The city's got a lot of trash, and I'm the maid who's gonna make it the capital of cleanliness. Who else is on it? Besides Waltz, Butcher, Hackon, and... You know what? It's a very long list. There's a few small fries that deserve a bolt between the eyes as well. And by whose authority are you doing this? You kidding me? The highest court of justice in the land. My own noble authority, Your Honor. And you? What were you doing with that bastard Hackon? How did you know I knew him? Who do you think shot him when you were romancing each other in the cabin? So, what's your link with him? You'll have a hard time believing this, but he saved my life. When I came to town, I was infected, and no biomarker. People at the bazaar wanted to hang me. Sure, I'd do it myself. But he got me out of there, got me a biomarker. Can't believe he duped me. He dupes everyone, like everyone. I trusted him once, too. Really? Tell me about it. Maybe someday. But my story's similar to yours. He tricked me, and people died. Better forget about him. Or do like me. When you see him next, make sure you have a crossbow and a bunch of bolts handy. Okay, enough chatting. Let's go. Posse. I like that. We gotta go. No chyba nie pójdziemy dalej. Ale ciekawe, Hackon o niej... Znaczy, wiecie, Hackon to Hackon, nie? Hackon nas okłamał, więc... No i co dalej? Aha, był ekran ładowania. Dobrze. Myślałam, że już się coś zaciąło. Hackon jej nie kojarzył. W sensie, nie kojarzył, nie? Kiedy ją znaleźliśmy na dachach. I'm coming. I thought you were gone. Naprawdę, nie zaczeka na nas. Apparently, Waltz was doing these experiments on the sly. Fucking psycho. But, and no one in the GRE noticed? At some point they did. I heard that's why they kicked him out. Too bad it was too late. Come on, hurry up. And Hackon, why is he on the list? Because he killed Lucas? No. I like those blue puppets, the PKs. But no, I don't give a shit about Lucas's death. And why then? That, my dear, is a long story for another day. Let's just say everyone on that list deserves a headshot, and Hackon deserves something worse. Fuck! This was always open. We're locked out. Fucking great! Nie no, przejdziemy normalnie. This is a GRE facility, isn't it? Dylan? A ona skąd zna Dylana? How do you know Dylan? No is an overstatement. He contacted me because he wanted to escape the city and Waltz. He was frightened. Something must have happened, or he found something. What could he have found? I don't know. He knew I was in touch with Frank, but then Dylan just disappeared, stopped making contact. Dylan gave me this before he died. Waltz killed him. Fucking... So he got him after all. Also, Dylan told me to find someone named Luan. You know who that is? Maybe we were meant to meet each other. The universe brought us together for some fucked up reason. What? I am Luan. Dylan wanted to contact Frank. He said the PK commander, Lucas, found something. Something Walt's been looking for a long time. He wanted to escape the city so that Waltz wouldn't get it. The GRE key? I have it now. Probably. Lucas died because of this gizmo. Dylan, too. Watch out. Or he'll be next. It's valuable. Yes? Invaluable, I suppose. So you'd better not lose it. Look out! What's going on? Impossible. Waltz must have switched on the generators. But Waltz? But why? Don't have a clue. Who knows what's in that fucker's head? Come on. Hurry, before they go off. Okej. No w sumie nie tylko dla Waltza ten klucz jest cenny, to jest klucz GR. You're fucking welcome. Hurry, Aiden. Since we have a clear path, send
O, do Central Loop się udajemy. No ten klucz może być cenny dla każdego ze względu też na zapasy, jakie można wyciągnąć właśnie z tych miejsc GRE. Nowy dom, o kurde. No i dobra, no dowiedzieliśmy się, jak dziewczyna ma na imię Lawan. Metro! Mamy metro, chyba będzie szybka podróż. O, inhibitor. Tak jest. Dobra, słuchajcie, korzystając z tego, że mamy teraz chwilę w spokoju, jeszcze jakaś notatka. Możemy wejść tutaj do umiejętności i coś podziałać. No faktycznie, Dylan na samym początku wspomniał o kimś o imieniu Lawan i mówił, żeby znaleźć tę osobę. Dobra, mamy jedno ulepszenie dostępne. Inhibitory, te stworzone przez GRE leki. Aha, to już czytaliśmy. Dobrze, dobrze. Jedno dostępne ulepszenie. No i zarówno zdrowie i wytrzymałość wypadałoby podbić. Do tego zdrowia mamy naprawdę maleńką ilość, a wytrzymałość szybko się wyczerpuje z drugiej strony przy różnych, nawet najprostszych akcjach. Przy prostym skoku zżera nam to pół staminy. No i się teraz zastanawiam. Może w to zdrowie zainwestujemy, bo jest ono dość kruche. Okej, okay, i teraz tak, punkty parkouru, coś tutaj musimy wydać. Podwójny skok, sięga jeszcze wyżej, odbijając się od przeszkód. Ciśnij dwukrotnie R1 podczas skoku. L1 podczas przeskakiwania przez przeszkodę. Odbicie. Biegnij po poziomych powierzchniach, to też może być dobre. Wciśnij, przytrzymaj R1 podczas skoku w kierunku płaskiej powierzchni, aby wykonać. Aby skakać jeszcze wyżej po odbiciu się. Albo zwiększ swoją prędkość podczas przedzierania się przez trudne przeszkody, zbocza, równo... Ważnie, rury, dziury w ścianach itd. Wszystko by się przydało. Może zwiększymy sobie tą ogólną prędkość podczas przedzierania się przez różne przeszkody. Dobra. Tak, idziemy, idziemy. Funny. Fuck. Tu w ogóle byli jacyś ocaleńcy. Czekajcie, ja chcę zobaczyć mapkę, bo nam się metro odblokowało i ja chcę teraz zobaczyć, jak to wygląda. Metro, downtown court. W trakcie wykonania zadania nie możesz korzystać z szybkiej podróży, czyli to jest rzeczywiście szybka podróż. System metra Villador powstał... Aha, mamy kawałeczek historii. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie. I pytanie, czy to też działa i tu? Chyba tak, chyba ogólnie, że tu mamy metro i możemy z tego skorzystać i przenieść się, kurczę, patrzcie, ile jeszcze mapy mamy. To jeszcze nie może być koniec gry, to jeszcze nie koniec. Ledwo pierwsza konfrontacja z Waltzem. Dobra, lecimy. Spokojnie, spokojnie. Troszkę tej fabuły właśnie musimy... z fabułą musimy pocisnąć. To też, żeby poziomem się tutaj dostosować do tego. Później zadanka poboczne, ruszymy. I was wrong. Can't see shit. I really thought it'd work. You were fucking duped. At least it's peaceful.
Yep. That's why I come here when I'm pissed off. So a lot, believe me. Look! Aiden! They're back on! They're fucking coming back on! You see that again? You see that? It's beautiful! Oh, I can't believe it! No, I just can't believe it! Lavanya, you seeing this? Oh, I see it, Danyar. I'm at a lookout point, and it's quite the show. How does this happen? Dark as hell for 15 years, and suddenly this? I don't know, don't know. But we need to find out. Then drop by the canteen and let's talk. Been missing you like last year's snow, Loka. While shotgunning beers and screwing bartenders. You know me. It's a gift. We'll meet you there, dumbass. This is, something's wrong. No. No, no, no! No! Fuck! What the hell's going on? So that's the fisheye, okay? How do we get there? The fisheye's gotta wait. Gotta wait? But why? We need to check the substations. One's over there, level with the PK tower. What about the fisheye? Listen, I want to help you, and I will help. We'll do this together. But you have to understand, it's the first... It's been the same situation for over 10 years. 10 years of this fucking darkness. We gotta check this out. How do we get to the substation? It's an old paraglider. It'll help you get to places you normally can't reach. Just follow me. Wait! Fuck. O, paralotnia. Wreszcie dostaliśmy, patrzcie na to, no to nam może naprawdę solidnie pomóc i będziemy w stanie dostać się do miejsc, które normalnie były na przykład niedostępne albo były dostępne, ale było trudniej troszeczkę się tam dostać za pomocą tylko i wyłącznie samego parkouru. Otrzymujesz paralotnię, umożliwia ona pokonywanie ogromnych dystansów w powietrzu i bezpieczne lądowanie, padasz z wysokości. Wciśnij kwadrat, aby otworzyć paralotnię. Wychyl lewą gałkę do tyłu, aby ustabilizować opadanie. Paralotnia wyczerpuje twoją wytrzymałość. O kurde, i pewnie bardzo szybko. Kiedy spadnie do zera, stracisz kontrolę nad lotem. Dach Lavan odblokowano bezpieczną strefę. Jak to wygląda na mapce? Od razu zakończone niepowodzeniem. Coś za szybko chyba spadaliśmy. Jak można za szybko spadać, Nigrum? Aha, bo jak lecę w dół tą lewą gałką, to lecę szybciej. Not bad. For a rookie. It's easier than it looks. Still can't believe this is happening. I think Walls turned the power on somehow. But why would he do that? He's never helped anyone. Why would he give people power back? Are you sure it was him? He used the GRE key in the car factory. I think that's when everything lit up. That makes sense. Years ago, the military took over the plant to secure the energy cells on the hills. But I had no idea they could still be made to work. And power half the city. Keep an eye on that key, Aiden. Hell knows what else can be done with it. We better hurry to the substation. Wykorzystywanie szybów wentylacyjnych. O, możesz wykorzystać powietrze wylatujące z szybów wentylacyjnych, aby przyspieszyć podczas szybowania na paralotni. Wlecenie w szyb wentylacyjny odnawia także twoją wytrzymałość. To jest świetna informacja, bardzo świetna. Wreszcie coś, co nam odnawia tę wytrzymałość. A nie tylko zabiera. Paralotnią można wystartować bezpośrednio z szybu wentylacyjnego. Stań na jednym z nich i wciśnij kwadrat. Elegancko. Podoba mi się. Mamy szyby. Eleganckie. Piękna rzecz. Naprawdę, podoba mi się. Jeszcze trochę polatamy, znajdziemy jakieś bezpieczne miejsce i będziemy kończyć odcinek.
Świetna sprawa. Way better, Aiden. But you have to control the wind. Otherwise, it controls you. Świetne. Podoba mi się paralotnia. Okay, from here it's not far at all to the substation. Go there and activate it. On my own? You're a big boy. You'll figure it out. There's another one near the metro. I'll check that one. If we get one or both of these working, means we can activate all of them. Hey, but how do I activate it? It's not rocket science, Aiden. Those are old systems. I guess we need to make sure fuses and cables are working. No okej. Okay. W tym momencie myślę, że będziemy mogli się pożegnać. Tym zadaniem będziemy zajmować się w następnym już materiale. Także na razie podążamy tą fabułą, później jak będziemy mieli taką właśnie już, bo kontynuujemy to zadanie nadal, później jak będziemy mieli taką już luźniejszą chwilę, to będziemy mogli wrócić do zadań pobocznych na tamtym obszarze. Także ja Wam dziękuję ślicznie za uwagę, dajcie znać, jak Wam się podoba mechanika paralotni, bo dla mnie się podoba, całkiem leciutko się steruje i to mi się podoba, że jest to prosta mechanika, jest bardzo lekka, bardzo też czuła, ale jeżeli kontrolujemy właśnie tę wysokość za pomocą lewej gałki, to jest nawet bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Podoba mi się też to, że w tej mechanice paralotnia nie zżera nam tak szybko i tak dużo wytrzymałości. I podoba mi się to, że twórcy zdecydowali się na te szyby wentylacyjne i na to, że one nam odnawiają tą wytrzymałość, bo no jeszcze chyba nie mieliśmy czegoś takiego, tak? Wiadomo, odpoczynek odnawia wytrzymałość, ona się samoistnie odnawia, ale ogółem tutaj mamy coś, dzięki czemu możemy sobie sami w pewnym sensie odnowić tę wytrzymałość i to jest piękna sprawa, patrząc na to, jak ta wytrzymałość naprawdę cierpi w tej grze, bo bardzo szybko spada, proste czynności, proste skoki potrafią zjadać pół staminy i czasami naprawdę mamy trudności ze wskoczeniem gdzieś wyżej. Wiadomo, rozwijamy cały czas te wytrzymałości zdrowia, ale póki co mamy tego naprawdę mało. To wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Zachęcam Was gorąco do oceny oraz do komentowania. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.